Siemanko, siemanko, moi mili. O, w kołże wpadłem. Dzisiaj witam was w grocie diabła. Właśnie tam zmierzam, ale jadąc na miejsce docelowe, stanąłem na widoczku, na takim domku. Zobaczcie sami. Pięknie pachnie dookoła. Ktoś tu pichcą. A ja wbijam do góry. Jeszcze w takim nie byłem. Piękne góry dookoła, jak mówiłem wcześniej. Aha, czyli tutaj można zjeść. Coś fajnego, no. Fajny klimacik. Dobra, lecę dalej. I zapraszam na odcinek. Okej. Tutaj macie cały opis. W Bałkanach. 42 metry wysokości. Dosyć głęboka ta jaskinia będzie. Jaskinia diabła, ta? Coś takiego. Możecie zrobić pauzę, poczytać. Staram się tak przybliżyć. Dobra, idę na zwiedzanko. Standardzik. Pod granicą grecką. Pod granicą grecką to się znajduje miejscowość. Dobra. Idziemy. Chciałbym dodać, że wyjście jest z drugiej strony, czyli nie będę wracał tym samym. Wejście, wyjście jest, tak? Także nie ma tak, że się wchodzi i się wychodzi tym samym, jak było we wcześniejszych jaskiniach. No, dość długa taka. Z tego, co tam pisali, jest dość głęboka. Ale to się okaże. Temperatura około 10 stopni. 9,5-10 stopni. Dopiero początek. Dobra, tam jest zejście w dół. Cały czas w dół. O, dość wysoko. Słychać wodospadzik. Proszę zobaczyć. Jaki diabeł. No i następne arcydzieło. Wykute w skale. A, czyli tutaj pieniążków narzucali. Na szczęście, czy coś. Wszędzie te pieniążki podbijane. Powsadzane.
Tam wtedy już szłem, tam gdzie te dziury. No właśnie. Wodospad, rzeka płynie. Skale. Pod spodem. Z drugiej strony mały wodospad. Silny strumień stamtąd bije. Idzie tam. W dół i pod spodem. No nie topać lata. Dość strome schody na dół. Do góry też. Wysokość jest. Patrzcie sami. Taki człowiek malutki. O, ale wysoko. Pięknie. A idziemy dalej, do góry. Nawet łydki się spięły. Wyjście. Jak końcówka farm to wygląda. Grota. Tam wodospadzik mały. Raz na piknik. Hello. Oh, all natural. All natural. Macie sklep. Ale piękna czysta woda. Patrzcie, dostałem. Testujemy. Okej, kręcimy. This is different. No inny. No, całkiem dobry miód. Kurde. A tu nogi połamie dzisiaj, nie? Któreś to podpięcie.
Ale świnka, świnka leci. Zjadłbym taką, no. Ale mi się jej zachciało. Dobra, ja tutaj zmierzam tą drogą do parkingu. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Zawsze to pomoże coś tam. Możliwe. Fajnie tutaj, no. Przyznam. O, mursański czaj. Mursański czaj, da. Da, okej. Okay. Endemit. Nasz rejon. Your rejon, okej. Okay. Da. Da, okej. Okay. Very nice. Także to na tyle. Ja wracam drogą. Nawet jak tu jechałem, przez taki tunel jechałem z jaskini. Dobre to było. Może jeszcze tam przykamerujemy coś. Dobra. Pozdrawiam widzów kochanych. Heja. Ryzyk, fizyk. Podjąłem się wejście do jeszcze takiej jaskini, którą sobie znalazłem na mapie. Idę, idę. I punkty widokowe jest też. Piękny las, piękny, świeże powietrze. No na ten punkt idę. Ale drzewa łupły, pochylone. Widać, ktoś się wspinał. Że była Kamińska Cave, Kamińska Cave. Tam gdzie byłem, teraz zeszłem w dół. Idę na punkt widokowy. Tutaj mam jakąś. Mapę taką. Czy mapę? Zobaczenie jakie są kwiaty w tym lesie. Jakie gatunki roślin występują. Różny trekking, ale przewyższenia tam było około 79, to chyba 159, że trochę jest. Szybkim tempem to zrobiłem, może się człowiek spocić. Ale wiadomo, trzeba tą formę podtrzymywać. Dobra, tutaj zygzakiem się idzie. Zrobię tą misję. Jadę zobaczyć tam do restauracji. Teraz tak zygzakiem prowadziła. Łóweczko na odpoczynek, ja idę dalej. Siedzenie. Nie trzeba iść tutaj. Niebezpieczna ścieżka. Trening. Ale widoczek. Ło, warto było, idę jeszcze wyżej. Ścieżka jeszcze wyżej prowadzi.
około 1400 metrów nad poziomem morza. W lesie się zasięg zgubił, tutaj odzyskałem. No, widoczek jest. Coś tu zostało oszarpane. Ale widoczek. Coś wylądowało? To oszarpane. Zaszarpane. Zobaczcie jakie kwiatki. Czyli ta ławeczka. No. Luźna wędrówka na punkt widokowy. Spoko. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Miłego dnia, heja. A dla większych kozaków drabinka. Cyk, cyk, cyk do góry. Dobra. Kominek. Grill. Łopata. Apteczka. Mam dalej misję, ale tak bym tutaj spał może, nie? Ale bym sobie tu namiot rozbił. To są niedźwiedzie. Ale ifa. Widziałem. Jak to w ogóle ma na budziku? Sto 125. Też jakiś poradziecki zajazd. Bez blachy nawet stoi. Patrzcie, można wejść. Spoko, spoko. Przy stacji też się nie widzieliście, nie? Kotek tam się otworzył. Meczet.